Libertarianie. Panie pośle, pytanie z serii Kultura w Sejmie. Jak ocenia pan zachowanie pani poseł Krystyny Pawłowicz, która kłaniała się, wstawała, machała, podczas gdy inny poseł wytykał jej błędy na mównicy sejmowej? Pytam pana jako wiceministra kultury. No każdy polityk ma jakąś swoją ekspresję i proszę każdego polityka indywidualnie oceniać, wie pan. No w Sejmie zasiadają ludzie wybrani przez Polaków, tak? I każdy ma mandat z tych ludzi, którzy zasiadają w Sejmie. I wyborcy każdego polityka oceniają, więc ja cenię panią poseł Krystynę Pawłowicz za jej wiedzę w dziedzinie prawa międzynarodowego i prawa europejskiego, ale oczywiście też wiem, że pani poseł podlega ocenom z innych powodów, tych choćby, które pan przed chwilą wymienił, i niech każdy sobie ocenia sam. Ja ją cenię za to, co przed chwilą powiedziałem.